Eksplozje zniszczyły dwa polskie sklepy w Holandii i eksplozje w polskich sklepach w Holandii. Eksplozje zniszczyły dwa polskie sklepy w holenderskich miejscowościach. Nie ma rannych ani ofiar śmiertelnych, dziesiątki osób ewakuowano. Sprawę opisuje NL Times. Do zdarzeń doszło wtorek 8 grudnia nad ranem. Wybuchy miały miejsce w polskich sklepach znajdujących się w dwóch różnych miejscowościach oddalonych od siebie o 100 km, Alsmeer oraz Hesfigdinther. Pierwsza eksplozja miała miejsce około godzina 3 w Alsmeer w supermarkecie Biedronka. Strażacy przekazali, że sklep, rezydencja i zaparkowany przed nim samochód w wyniku wybuchu uległy całkowitemu zniszczeniu. Służby ewakuowały mieszkańców okolicznych domów. Dwie osoby trafiły pod opiekę ratowników medycznych na miejscu zdarzenia, ale nie zostały przewiezione do szpitala, podaje NL Times. Na miejscu pracował wojskowy zespół do spraw usuwania materiałów wybuchowych. O drugiej eksplozji, która miała miejsce w polskim sklepie w Hesfigdinther, służby zostały zaalarmowane około godzina 4.15. Na miejscu wybuchł pożar, który strażacy ocenili jako umiarkowany. Ewakuowano 20 okolicznych mieszkańców. Sklep został doszczętnie zniszczony. Straty poniosły też znajdujące się w sąsiedztwie sklepy, apteka i restauracja. Policja przekazała, że eksperci sprawdzają teraz, czy konstrukcja budynku nie została uszkodzona. Na tej podstawie zdecydujemy, czy ewakuowani mieszkańcy mogą wrócić do domu, poinformowano. Holenderska policja bada, czy istnieje związek między eksplozjami.